Piłka nożna zna przeróżne historie dotyczące transferów. Kulisy takich transakcji, a przede wszystkim decyzji piłkarza są bardzo ciekawe. Pewnego dnia przed poważnym wyborem stanął pewien belgijski napastnik, który obecnie jest jednym z najlepszych na świecie. Tym bardziej dziwić może fakt, że tak ważną decyzję oparł na czymś tak abstrakcyjnym i nieprawdopodobnym. Chciałbym wam dziś przedstawić historię Lukaku oraz jego laleczki. Przed wami laleczka Voodoo, która zdecydowała o transferze Lukaku. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do czasu, kiedy to Belg był piłkarzem Evertonu. W barwach The Toffees Lukaku pokazał wszystkim swoje ponadprzeciętne umiejętności. W końcu doszło do momentu, w którym napastnik musiał zadecydować o swojej przyszłości. Włodarze Evertonu byli bardzo zadowoleni z osiągnięć Belga, dlatego robili wszystko, aby go zatrzymać najdłużej. Najwięcej pracował nad tym wtedy jeden z głównych udziałowców klubu, Farhad Moshiri. Jak potem określił, był to kompletnie zmarnowany czas. W przypadku Romelu zmarnowałem 2 lata, próbując go zatrzymać. W pierwszym roku spędziłem 3 miesiące z jego agentem, jego matką i rodziną i wtedy udało nam się go zatrzymać na kolejny rok. Kolejny rok nie przyniósł już tak dobrego rezultatu. Właśnie w tym momencie do akcji wkracza wspomniana w tytule laleczka Voodoo. Farhad Moshiri zaproponował Lukaku bardzo korzystny kontrakt. Kontrakt, który przebijał wszystkie pozostałe propozycje z Premier League. Było wiadomo o zainteresowaniu ze strony Chelsea, jednak nawet oferta The Blues nie była tak korzystna jak Evertonu. Moshiri był już pewny, że podpisze kontrakt z Belgiem. Sytuację zmieniła laleczka Voodoo, o czym wspomina sam Farhad. Zaproponowaliśmy mu lepszą ofertę niż Chelsea, a jego agent przyjechał na Finch Farm, aby podpisać kontrakt. Był tam Robert, nasz dyrektor generalny. Wszystko było na miejscu. Na zewnątrz było kilku reporterów, a potem w trakcie spotkania Romelu zadzwonił do swojej matki. Powiedział, że był na pielgrzymce w Afryce czy gdzieś tam i miał Voodoo i dostał wiadomość, że musi iść do Chelsea. Szok i niedowierzanie. To za mało powiedziane, co w tamtej chwili poczuli działacze Evertonu. Ostatecznie Lukaku nie został ani w Evertonie, ani nie przeniósł się do Londynu. Trafił natomiast do Manchesteru United. Historia Farhada Moshiriego oczywiście została zdementowana przez środowisko piłkarza. Lukaku jest bardzo wierzący, jednak według niego żadna historia z Voodoo nie miała miejsca. Przedstawiciele Lukaku chcieli nawet wytoczyć proces działaczowi Evertonu. Decyzja Romelu nie miała nic wspólnego z Voodoo. Dystansuje się od tych wypowiedzi i podejmie kroki prawne w związku z tą wypowiedzią. Romelu jest gorliwym katolikiem i Voodoo nie jest częścią jego życia oraz przekonań. Nie wierzy po prostu w Everton oraz projekt pana Moshiriego. Dlatego nie chciał podpisać nowego kontraktu. Chce zrobić kolejny krok w swojej karierze i chciał mieć możliwość odejścia z klubu. Ciekawe, gdzie w tej historii leży prawda. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.